Uwaga, za panią. 3, 4, 5. Wstęga przecięta, świetlica w Piaskach Brzustowskich otwarta. Wielki dzień radości i oczekiwań wieloletnich mieszkańców Piasków Brzustowskich, ale też moje zobowiązanie i słowo dane im przyrzeczone, że jeśli jest projekt z ich inicjatywy co do budowy takiegoż obiektu integracji, to w ślad za tym pozyskane środki finansowe w wysokości 840 tysięcy złotych na budowę właśnie świetlicy w miejscowości, która jest naprawdę bardzo liczna co do ilości mieszkańców, praktycznie druga po Ćmielowie, po mieście Ćmielów. W związku z tym tutaj zobowiązania moje zostały wypełnione, dane słowo jest już słowem, które przeistoczyło się w czyny i dziś uroczyste otwarcie świetlicy. Wspomniane dofinansowanie w kwocie w wysokości 840 tysięcy złotych gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a z Funduszu Sołeckiego pokryto koszty opracowania dokumentacji. Cieszę się, że mogłam wspierać projekt, który przygotowała gmina Ćmielów na czele z panią burmistrz Joanną Suską, bo to naprawdę miejsce wyjątkowe i cieszę się z efektu. Efekt naprawdę jest imponujący, piękny budynek, piękna wiata, a więc teren, na którym będą mogli spotykać się mieszkańcy, zarówno ci dorośli, jak i dzieci, młodzież, i mam nadzieję, że to miejsce będzie tętniło życiem. W pomoc dla Ćmielowa i mieszkańców angażuje się również poseł Andrzej Kryj, który podkreśla, że Piaski Brzustowskie są dowodem na to, jak zmienia się polska wieś. Przy okazji otwarcia świetlicy do Ćmielowa przyjechał z konkretnymi życzeniami. Na otwarcie życzę mieszkańcom, żeby to miejsce tętniło życiem, żeby to nie był pusty budynek, ale pełen ducha, pełen radości, pełen pomysłów, pełen inicjatyw, które się zrealizują, żeby to było takie centrum życia społecznego, kulturalnego tej miejscowości. Bez wątpienia aktywną grupą dbającą o życie kulturalne w Piaskach Brzustowskich jest miejscowe koło gospodyń wiejskich, które wspiera również akcje społeczne i charytatywne. Organizujemy wycieczki też tutaj, uczestniczymy tutaj w różnych imprezach organizowanych przez gminę, czy to dożynki na przykład. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kiermasz Wielkanocny. Teraz piaskowe babki, które dotychczas spotykały się, jak mówią, po domach, będą miały swoją siedzibę w nowej świetlicy. Panie najbardziej cieszy zaplecze kuchenne. A ponieważ nowa świetlica ma 200 metrów kwadratowych powierzchni, to na takiej przestrzeni miejsca na nowe pomysły nie zabraknie. Świetlica już połączyła mieszkańców, w jej urządzanie zaangażowali się radni, urzędnicy, pracownicy Domu Kultury, panie z KGW i panowie z OSP.